Omówię wyzwanie. Wczytaj dwie liczby typu INT64 i wypisz ich iloczyn w postaci działania. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Czytaj id. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu wstaw znak średni. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych var, gdzie A i B, nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, oddzielone znakiem przecinka. Dwukropek, separator, INT64, zmienna o wartościach całkowitych, z zakresu w przybliżeniu minus 9 razy 10 do 18 do 9 razy 10 do 18. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na zmiennej typu INT64 można wykonać działanie mnożenia przy pomocy operatora gwiazdka. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Wczytanie read w nawiasie wartości zmiennych A i B. W instrukcji readline ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie write w nawiasie wartości zmiennej A znaku gwiazdka wartości zmiennej B znaku równa się oraz wartości wyrażenia A gwiazdka B, to jest iloczyną wartości zmiennych A i B. W instrukcji WriteLine ln oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja WriteLine A gwiazdka B równa się A gwiazdka B oznacza złożenie instrukcji write A, write gwiazdka, write B, write równa się WriteLine A gwiazdka B. End z kropką oznacza koniec programu. Dziękuję.